Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim należy dobrać odpowiednie obuwie. To jest w bieganiu po asfalcie naprawdę podstawa. Należy odpowiednio dbać o elastyczność struktury mięśniowo-powięziowej, w odpowiedni sposób się rozciągać, czy informować nawet układ nerwowy o zakresie ruchu, wykonując proste ćwiczenie, czy wykonując prosty ruch, codziennie wykonując ruch w pełnym zakresie, w pełnym dostępnym swoim zakresie ruchu, dlatego że ten układ nerwowy będzie wtedy wiedział, ile ma. Jeżeli nie zrobimy tego, on będzie się zamykał w tym zakresie, którego używamy, czyli w niepełnym. Na co zwracać uwagę przy ćwiczeniach? Na pewno na mięśnie brzucha, dlatego że to jest nasza centralna stabilizacja, to jest dosyć istotne. Jeżeli kręgosłup zaczyna się wychylać w prawo i w lewo, dlatego że nie mamy odpowiedniego napięcia mięśni pośladkowych, odpowiedniego napięcia mięśni brzucha, to mięśnie przykręgowe muszą pracować znacznie bardziej, żeby go utrzymać w pionie. Należy dbać o technikę, znaczy nauczyć się techniki biegania po asfalcie, gdzie nie powinno się odbijać wysoko, dlatego że każde odbicie to jest utrata energii po pierwsze, po drugie zwiększa konieczność amortyzacji przez nasze ciało tej twardej nawierzchni. Czyli powinno się biegać w miarę niską amplitudą biegania. Powinno się, tak powiem, odpowiednio zbalansować mięśnie przedniej, tylnej, bocznej, przyśrodkowej grupy uda, mięśnie kulszowo-goleniowe, które czasami są zaniedbywane. One pracują podczas biegu głównie hamująco, wyhamować pęd do przodu. Jeżeli one są słabe, z kolei przeciążony jest staw kolanowy. Tak samo łydki. Jeżeli łydki mamy zbyt słabe w stosunku do intensywności naszego treningu, będziemy mieć słabe odbicie, co z kolei znowu przeciąży staw kolanowy, a siłą rzeczy poprzez taśmy mięśniowe zacznie nam przeciążać biodra, zacznie nam przeciążać kręgosłup, bo będziemy chcieli biegać, a nasze ciało będzie mówiło, że nie da rady, ponieważ jestem za słabe. Najbardziej istotną elementą jest rodzaj treningu, przygotowanie do tego treningu, dobry plan treningowy i tak naprawdę na koniec to nie asfalt powoduje u nas ból pleców, tylko robimy to sami, nie słuchając własnego ciała.